Jesteśmy w Centrum Edukacyjno-Kulturalnym Karmelicka, w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 7 i Społecznym Gimnazjum nr 55. Jak się dowiedziałem o kawiarniach naukowych, więc półtora miesiąca temu byłem na konferencji dotyczącej oranżerii naukowych. Też będziemy brali w tym udział z naszymi uczniami z gimnazjum. Kawiarnia naukowa to taki bardziej szeroki pomysł, więc stwierdziliśmy, że w związku z tym, że możemy zapraszać tak od młodzieży do osób starszych, to ten projekt się tutaj sprawdzi na Muranowie. Jest szansa, że możemy coś zrobić dla lokalnej społeczności. No i właśnie różne tematy, znaczy nie musimy się jakoś tam koncentrować na jednym, tylko możemy sobie różne tematy planować. Temat meble w dość niecodziennym ujęciu, co bardzo jakby dodaje walorów. Całkiem fajna dyskusja i myślę, że chętnie będę uczestniczył dalej w czymś takim, bo wydaje mi się, że naprawdę jest to dobrze zrobione. Jak się zabrałem do rozpropagowania tego, no, zajęło to trochę czasu, głównie w internecie, bo mam różne inne zadania do wykonania, więc internet jest najprostszy, ale tutaj w okolicy plakaty, oczywiście jakieś tam ulotki, spotykałem się z osobami, które tutaj też coś robią na Muranowie czy w Śródmieściu z różnymi stowarzyszeniami. I oni byli chętni do współpracy. Ja tu chodzę na kurs komputerowy jako starsza pani i stąd się dowiedziałam od pana i bardzo chętnie skorzystałam, obejrzałam i bardzo jestem zadowolona i chętnie bym jeszcze przychodziła na inne jakieś pokazy. Wszystko jest bardzo, bardzo ciekawe. Ciężko powiedzieć o elemencie, ale sam fakt, że można posłuchać o meblach w tak ciekawy sposób i w ogóle, że ktoś zauważa różne niuanse związane z całą tą techniką i sztuką, to jest to, co dla mnie, co ja wyniosłem z tego. Chyba tak. Wiem szczerze, jest to moje w ogóle pierwsze spotkanie w kawiarni naukowej, ale mi się szalenie ta forma podoba, dlatego że ja mogę dyskutować, mogę rzucać problem. Czasami myślę, daję to do myślenia publiczności, ale czasami pytania, które zadaje mi publiczność, która tu przyszła rzeczywiście zainteresowana, a nie dlatego, że została spędzona na wykład, po prostu mnie też w jakimś sensie rozwija, więc jest to, ten dialog jest szalenie moim zdaniem korzystny dla obydwu stron, rozwija po prostu. I to jest coś wspaniałego. Ja się dowiedziałam po prostu tutaj od organizatorów, a ponieważ się znamy, no to mi zaproponowano. No i taka jest historia. Także po raz pierwszy i bardzo mi się podoba. Skąd temat? Pani Anna jest moją znajomą. Jest ekspertem w dziedzinie meblarstwa, więc prowadzi takie wykłady dla studentów i one są właśnie takie dosyć przystępne, tak? Znaczy ta wiedza jest fajnie podawana, studenci lubią te wykłady, więc stwierdziłem, że nawet osoby, które się meblarstwem nie zajmują, tak, czy sztuką, to będą chętnie chciały ten temat zgłębić. No i tak to się potoczyło, że się udało. Kolejne tematy to minerały. Poznałem też ostatnio pana, który się tym zajmuje. Nie jest z wykształcenia geologiem, tylko jest to jego pasja taka prywatna. Jeździ w różne miejsca, wykopuje minerały. Zajmuje się też meteorytami, ale to temat na przyszły rok. Więc będzie, za miesiąc będzie typowo o minerałach. A za 2 miesiące w związku z dniem dziecka będzie o koziołku Matołku.